Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu wyprzedażowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, projekt 360 na początek, kolejny element, który przymocowałam tutaj w tym miejscu. Znowu się tutaj tego dużo narobiło, będę miała co przyszywać, ale dobra. Kochani, dzisiejszy film, tak jak zwykle małe takie przypomnienie, rozjaśnienie, jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to rzeczy tak poukładane są tematycznie, wiadomo, żeby był ład i porządek, ale również te rzeczy, które dzisiaj będą, które są w holach wyprzedażowych, później pojawiają się na Vinted i link do Vinted też znajdziecie w opisie chyba filmu na dole, jeżeli się mylę, to tam Albert wszystko po mnie poprawi. Teraz tak, kochani, dzisiaj będą cztery rzeczy Alberta, cztery rzeczy, które nie pochodzą z second handu. On postanowił je sprzedać, ponieważ stwierdził, że w tych rzeczach już dawno nie chodzi, niektóre nawet założył tylko raz i postanowił te rzeczy też wystawić na Vinted. Poprosił mnie o to, ja stwierdziłam, że w sumie mogę to pokazać też w dzisiejszym filmie, dlatego że panie macie też na pewno mężów, narzeczonych, chłopaków, więc może coś komuś wpadnie do oka, a ogólnie te rzeczy i tak miałam jemu wystawić, bo mnie o to poprosił. Ale tak pomyślałam sobie, że pokażę je w dzisiejszym filmie, co też Albert ma takiego w swojej garderobie. Kochani, bluza Alberta jako pierwsza to jest przepiękna niebieska. Ja sama mu tę bluzę kupiłam na Zalando. Oczywiście gdzieś jeszcze mamy, na pewno w historii zakupów jest potwierdzenie tego właśnie zakupu. No i słuchajcie, bluza jest jak nowa. Albert założył ją raz. Twierdzi, że lubi kolor niebieski, ale nie chce w tej bluzie jakoś chodzić, ponieważ on stwierdził ostatnio, że zmienia styl, że już jakby odchodzi od bluz z kapturami, bardziej woli te takie bez kapturów, ale też ma taki jakby swój określony styl. Ja w to nie wnikam. Dobra, raz na jakiś czas trzeba garderobę, wiecie, odświeżyć, a zauważam rzeczywiście, że te bluzy wiszą ostatnimi czasy u niego i on naprawdę w nich nie chodzi. Także ta bluza jest, słuchajcie, jak nowa. Nie ma w ogóle śladów użytkowania, zero. Także ona jest na sprzedaż. A, i mój mąż jest taki, wiecie, trochę, że tak powiem, no jest mężczyzną, prawdziwym mężczyzną, więc jest taki troszeczkę bardziej rozbudowany, więc on nosi rozmiar XL, żadne tutaj L-ki, żadne mniejsze, tylko XL-ki lub też XXL. Także, bo ma taką, wiecie, masę mięśniową i dlatego on nosi takie większe trochę rzeczy, można powiedzieć. Dobra, także, kochani, pierwsza bluza. Druga to jest taka, biała, bardzo, bardzo ciepła, miałam taką samą, tylko bez kaptura i naprawdę ta bluza jest świetna. No tę bluzę nosił i powiem Wam, że troszeczkę widać na niej takich delikatnych zmechaceń, ale w ogóle te bluzy, po jakimś czasie one się lubią tak mechacić, więc trzeba je raz na jakiś czas wypielęgnować. To też ja zobaczę przed dodaniem jej na Vinted, zobaczę, czy uda mi się ją wypielęgnować i wówczas w opisie podam coś takiego autentycznego, jeśli chodzi o tę bluzę, czy ona jest w stanie idealnym, czy też jest w stanie tym takim bardzo dobrym lub też dobrym. Wszystko na pewno Wam dokładnie podam. Z tyłu ona tak się prezentuje. No i też to jest bluza w rozmiarze XL. Gdzieś też mam na Zalando, bo ona też była z Zalando właśnie, dowód zakupu tej bluzy. No i jeszcze jakieś tam dodatkowe informacje. Postaram się to odnaleźć i oczywiście wszystko napiszę Wam w opisie na Vinted. Kolejna bluza to jest Karl Lagerfeld i tę bluzę miał może dwa razy na sobie. Kupiliśmy ją w Warszawie, chyba w Pick Kloppenburg, w tym sklepie. No bluza jest niby bez kaptura, ale on gdzieś ma jeszcze dwie czarne, takie bez kapturów, więc stwierdził, że moim tokiem myślenia niepotrzebne są takie podobne do siebie bluzy, więc stwierdził, że tę akurat chciałby sprzedać. Ona jest w stanie idealnym, też wygląda jak nowa. Zero śladów użytkowania, napis, wszystko jest tak jak w dniu zakupu. Także też dokładnie Wam podam wymiary, tak jak swoje rzeczy mierzę, tak samo potraktuję rzeczy Alberta. I ostatnia bluza to jest taka biało-czarno-czerwona, też kupiona na Zalando. Też wydaje się być w stanie naprawdę idealnym, ale oczywiście wszystkiego, ja tam postaram się wszystko dokładnie obejrzeć, także ona tak się z tyłu prezentuje, ta jest też właśnie z kapturem, jest z tych bluz takich cieplejszych, ale biała jest najcieplejsza, więc te są takie niebieska i ta to są takie pośrednie, natomiast biała to jest naprawdę już taka bluza, w której nie zmarzniecie, no nie zmarzniecie, nie zmarzną właśnie mężczyźni. Tutaj na rękawach mamy napisy,
z jednej strony, z drugiej nie, z drugiej jest gładki rękaw. No i dobra, i tyle na temat bluz Alberta. A teraz moje rzeczy jako pierwszy taki płaszcz. Zaczynam od odzieży wierzchniej, jak zawsze. Długi, bardzo długi płaszcz. No, ja muszę do niego zakładać obcasy, dlatego że byłby chyba na mnie za długi. To jest płaszcz taki vintage, on ma przepiękne guziki, bardzo ładne. One są w takim kolorze różowym. Płaszcz jest w stanie idealnym, jest to taki szary, ciemny kolor. I jeśli chodzi o rozmiar, to jest 46 i też wiadomo, podam Wam dokładne wymiary. Chyba 46 to wynika z tej długości, bo słuchajcie, on nie jest wcale jakiś taki, nie wiem, szeroki, nie wydaje mi się. Ale to też muszę Wam dokładnie wszystko zmierzyć i podać, bo różnie z tymi wymiarami właśnie jest. Kolejna rzecz to jest taka fioletowa parka. Jest dość ciepła, jest taka przyjemna, pluszowa bym powiedziała. I to jest z kolekcji moich takich kurtek, których mam bardzo, bardzo dużo. Jednak, bo one są niesamowicie wygodne. No i kochani, co ja Wam powiem o tej kurtce? Jest w stanie idealnym, ma przepiękny fioletowy kolor. Zaletą tych kurtek jest to, że mamy możliwość regulacji. Akurat w przypadku tej jest ona tylko ta regulacja w talii, ale bardzo dobrze, bo można sobie tę szerokość fajnie, wiecie, wyregulować i to jest super sprawa. Na dole akurat nie ma, ale wydaje mi się, że tutaj talia jest jednak bardziej, jest ważniejsza, bo wtedy nie trzeba kombinować z jakimś paskiem. Ona jest w rozmiarze 14. Także możemy sobie ją zapiąć na taki zamek główny, ale mamy też takie napy, które mogą być również ozdobą tej kurtki. Kochani, teraz to szeleszczące cudo, które w momencie zakupu skradło moje serce, bo jest takie błyszczące. I kochani, kupiłam to w Ubieramy i sprzedaję za cenę taką, jaką kupiłam, dlatego że ja tę rzecz zakupiłam w dniu dostawy, więc tutaj na tej rzeczy nic nie zarabiam, mówię od razu, tylko chciałabym po prostu jakby odzyskać swoje pieniążki, dlatego że wiecie, że ja dużo tych ubrań kupuję, cały czas coś nowego pojawia się w mojej garderobie. W tej kurtce byłam na spacerze dwa razy nawet, no i jak padał deszcz, sprawdziła się rewelacyjnie i to tyle, jeśli chodzi o tę kurtkę. Jeżeli ze mną zostanie, no to dalej będę ją sobie na te spacery zakładała, ale wiem, że kilku osobom się podobała, także jest dzisiaj taka możliwość odkupienia ode mnie po prostu tego szeleszczącego cuda. Kochani, teraz taki żakiet, który skradł moje serce. I on ma tak, po pierwsze, śliczne guziki, zarówno na rękawach, jak tutaj też z przodu. One są naprawdę rewelacyjne i on jest bardzo, bardzo elegancki. On ma jedną taką wadę. Ma jakieś takie na kieszeniach, na tych klapach dokładnie, po prostu zacieki. Nie wiem dlaczego, tutaj na kołnierzu, nie przy kołnierzu, ale tutaj delikatne na tych klapach. To nie jest jakieś widoczne, ale mówię o tym od razu i też zaznaczę to na Vinted. To jest rozmiar 34, to jest żakiet vintage, mamy tutaj wełnę, wiskozę w składzie, więc coś porządniejszego, jeśli chodzi o skład. Z tyłu tak się prezentuje, mamy taką patkę i również występują tutaj guziki. Mój pomysł na te klapki, jeżeli zostanie ze mną ten żakiet, to ja je po prostu, słuchajcie, sobie odetnę, odpruję, bo zobaczcie, będzie się to nawet bardzo fajnie prezentowało bez tych klapek. Tak teraz patrzę, że to jest świetna opcja. I żakiet wiele nie straci. Nawet bym powiedziała, że lepiej to będzie wyglądało, będzie jeszcze bardziej taki elegancki. To jest taka moja propozycja. Kolejny żakiet to jest coś takiego i on jest cieniowany. Zobaczcie, u góry mamy jaśniejszy różowy, na dole ciemniejszy odcień. To jest tak, takie lekko połyskujące w kwiatki. Z tyłu tak się prezentuje. Przydałoby się to lepiej wyprasować, ale i tak się, słuchajcie, starałam. Z tym prasowaniem to różnie bywa u mnie. Jeśli chodzi o skład, to poszukam metek, także wszystkiego się dowiecie w opisie. Tutaj głównej metki nie ma, ktoś sobie wyciął. Często tak jest, może kogoś gryzła, no nie wiem. Także metki tutaj nie ma, więc niestety nie powiem Wam, skąd to jest. I tyle. Kolejny żakiet to jest coś takiego, ale to jest też chyba w takim lepszym składzie. Rozmiar 38. No, taka w stylu Michaela Jacksona. Bardzo ładna marynarka, bardzo ładny żakiet. I stylizacja, która Wam się wyświetli z tym żakietem, to jest dokładnie taka, jaką ja ubierałam sobie, sięgając po właśnie ten żakiet. Bardzo ładny, nie pyli się za mocno. To jest w kolorze takim ciemnym, granatowym. Może Wam wyświetlać jako czarny, ale to jest granat.
Ostatnio znowu przegląd koszul, dlatego że w każdym odcinku mi jest koszula. No też dlatego raz na jakiś czas muszę tę koszulę odświeżyć, że tak powiem. I dzisiaj padło na tę. To jest koszula typowo jesienna. Wydaje się, że można ją nosić też na drugiej stronie, ale to trzeba by było pozbyć się tej metki. I będziecie mogły nosić ją też na stronie takiej brązowej. Jest ona taka gnieciona, bardzo wygodna. Ona będzie dobra dla każdego, bo to jest taka jakby wielkość uniwersalna. Przez to, że ona jest właśnie taka tłoczona, to można naprawdę, jeśli chodzi o rozmiar, można ją dopasować dla każdego. Ja sobie tutaj zakładałam pasek też do niej, bez paska, rozpiętą. Można sobie to fajnie wystylizować. No i kolory typowo takie jesienne. Kolejna koszula też taka plisowana, chciałam powiedzieć gnieciona, nie, ta jest plisowana, taka oversize'owa na mnie, bardzo ładne kolory, też taka jesienna, może tę jesień dzięki tej koszuli ożywić, z tyłu tak się prezentuje. Ja słuchajcie, w tych filmach, w tych olach wyprzedażowych mówię bardzo szybko, dlatego że zawsze chcę się w jakimś tam w ramie czasowej zmieścić i żeby ten film nie był też taki długi, nudny, bo te filmy też są takie, wiecie, specyficzne, to są trochę inne stylizacje, ja normalnie w świecie inaczej się ubieram. Tu jest mniej więcej, tu chodzi o to, żeby pokazać dane rzeczy, najlepiej mi jest zawsze założyć czarne leginsy i na przykład górę pokazywać właśnie w ten sposób w stylizacjach, ale wy mnie znacie, znacie moje filmy, że te stylizacje są troszeczkę inne, a tutaj ta specyfika filmów jest, no, różni się od tych holi lumpeksowych. Także ta koszula, którą też wam bardzo, bardzo polecam. Kochani, teraz coś takiego, jeżeli ktoś chce się pobawić w przeróbkę na przykład, bo nie wiem, czy ktoś ma tak długie ręce, to polecam mu tę koszulę, bo tutaj można z tym mankietem pokombinować. Jeżeli to ze mną zostanie, no to rzeczywiście tutaj dokonam jakichś zmian. I tutaj nie ma guzików, bo to jest na spinki. I powiem wam, że to jest chyba koszula męska. Wisiała na dziale oczywiście damskim, no bo raczej, no mężczyźni też noszą takie szalone koszule jak najbardziej, ale ona była na dziale męskim i ona mi się bardzo spodobała. Chodzi o tył, jest w stanie idealnym. Te gwiazdki tutaj, to wszystko jest bardzo fajne. Dwukolorowa, ja teraz bardzo lubię rzeczy takie dwukolorowe. Na mnie jest ona oversize'owa, jak wam mówiłam, ja kombinuję z koszulami też właśnie takimi męskimi. Ja tak myślałam, że ona jest męska w sklepie. No i też niedawno kupiłam białą koszulę, która spełniła moje wszelkie oczekiwania, która zastąpiła jakby te poszukiwania wśród męskich koszul. Natomiast jeżeli ta zostanie ze mną, to ja ją po prostu w jakiś sposób sobie tutaj przerobię i będę z niej się cieszyć. Teraz, kochani, taka koszula, która wystąpi w zestawie i cały ten zestaw dzisiaj sprzedaje, czyli spódnicę, kamizelkę i właśnie tę koszulę. I to jest zestaw taki, który można kupić sobie oddzielnie oczywiście ode mnie. To znaczy kamizelka będzie razem w sprzedaży ze spódnicą, to będzie na Vinted wystawione jako zestaw, natomiast koszula będzie oddzielnie. No więc tak, koszula jest w stanie idealnym, jak widać granatowy taki kolor, kołnierz składający się z dwóch kolorów, bardzo ładna, elegancka, może się przydać naprawdę na różne okazje, z tyłu tak się prezentuje i tu jest napisane marka Ara. I teraz stylizacja już ze spódnicą i z kamizelką drugi raz się nie wyświetli, więc od razu sobie tutaj te rzeczy przygotowałam. Mamy tak, kamizelkę właśnie taką i do tego jest spódnica. Ja w momencie pokazywania wam tej spódnicy, to jest w ogóle taki zestaw perła. W momencie pokazywania wam tej spódnicy mówiłam, że sobie przeszywałam guzik, ale też można sobie to wyregulować właśnie guzikiem, bo ja sobie dopasowałam w tym momencie do swojej sylwetki. Natomiast ja, jak podam wam dokładnie wymiar, jaki jest tej spódnicy i jeżeli ktoś będzie uważał, że ona jest na niego dobra, to sobie po prostu delikatnie przeszyję guzik, tak jak będzie danej osobie pasowało. Może pasować też mój wymiar, to zależy, ale ogólnie rzecz biorąc podam dokładny tutaj, tak jak ona rzeczywiście ma ten wymiar, o, bez kombinowania z guzikiem, ale taka opcja istnieje w tej spódnicy, ja jej nie zwężałam, nic z nią takiego nie robiłam, także dzisiejszy zestaw perłowy, jak go nazywam, jest u mnie dostępny. Kochani, teraz taki sweterek, ostatnio go ubrałam i naprawdę jest on wyjątkowy, ale kupiłam kilka nowych swetrów i też stwierdziłam, że nie lubię mieć aż za dużo tych swetrów. W tamtym roku miałam chyba ze 100 swetrów, 100 swetrów, słuchajcie. Niby je wszystkie założyłam, nosiłam i tak dalej, ale ja zawsze jakoś tak lubię polować na nowe i też dalej przekazywać te rzeczy, żeby ktoś inny mógł się po prostu tymi rzeczami cieszyć. A wiem, że nie każdy ma dostęp do takich pereł w swoich second handach. Także dzisiaj taki sweter, z tyłu tak się prezentuje. On ma też ten taki chyba lepszy skład z tego, co pamiętam. Na pewno tutaj jest jakaś angora, bo to jest bardzo miłe.
No i oczywiście Wam wszystko podam w opisie. Teraz ten sweter z tygrysem, który ostatnio Wam pokazywałam, jednak stwierdziłam, że nie do końca dobrze się w nim czuję i dlatego postanowiłam go sprzedać. I to jest sweter, który był przeze mnie wypielęgnowany. Mówiłam o tych dwóch dziurkach, ale ich nie widać, bo ktoś wyrwał metkę, także tu jest wszystko z nim w porządku. W tej chwili jest w stanie bardzo, bardzo dobrym, nawet idealnym. Z tyłu jest taki cały szary, tylko z przodu mamy właśnie ozdobę, czyli tego tygrysa. Jeżeli komuś się podoba ten sweter, no to polecam go po prostu kupić. Teraz, kochani, takie poncho w paski i ja uważam, że to jest taka uniwersalna rzecz, jeśli chodzi o rozmiar. Też wiadomo, że nie każdy lubi ten rodzaj odzieży, tak jakby wierzchni, bo to jest taka odzież wierzchnia bardziej, ale są też właśnie zwolennicy, przeciwnicy, tak jak wszystkiego. I to jest takie inne poncho, dlatego że no te paski są takie wyjątkowe. Zazwyczaj poncza są w takim jednokolorowe, tak mi się kojarzą, a tutaj jednak te paski są takie inne i też fajnie by było znaleźć takie poncho na przykład w jakąś pepitkę, czy też w jakieś liście, wiecie, już takie wybujałe, mam te swoje wybujałą fantazję, ale kto wie, może coś takiego się trafi, natomiast dzisiaj takie mam dla Was przygotowane poncho w paski. Teraz, kochani, ta sukienka Dorothy Perkins, rozmiar 40, w stanie idealnym, ona jest w przepięknym kolorze i mamy tutaj takie aksamitne kwiaty, z tyłu ona tak się prezentuje. Mam coś, dostałam właściwie dwie sukienki w podobnym kolorze i trzecią jeszcze kupiłam. Więc znowu taki przedział, taki wybór między kolorem tych sukienek, bo wszystkich nie mogę sobie zostawić, dlatego że nie potrzebuję czterech sukienek w takim samym kolorze. No i padło po prostu na tę. Kolejna sukienka to jest coś takiego, to jest coś nietypowego. To było u mnie w kartonie, więc nie mogłam teraz wyprasować, jakby prasowałam ten kołnierzyk, ale on się tak odkręca. Nie wiem, czy to tak miało być, czy tutaj jakaś haftka była, ale nie widzę, żeby tutaj coś było odpruwane. Kolor bardzo fajny, wzór jest bardzo ciekawy. No to mi się kojarzy z projektantami z tej wyższej półki, dlatego że oni robią takie różne dziwne, ale też fajne rzeczy. Z tyłu to się tak prezentuje, ja sobie ubrałam do tego pasek, bo to jest na mnie oversize'owe, ale mogłoby też to fajnie wyglądać takie luźniejsze, tak stwierdzam, w sensie bez paska żadnego. I na to na przykład mam futerko, takie w takim samym kolorze, ale to już tak mówię, jakby to ze mną zostało. Długi czas to miałam właśnie schowane i to czekało na jakąś przeróbkę, na coś takiego, wiecie, no bo ja tych rzeczy nagromadziłam bardzo dużo i jeszcze tego mam. Tyle rzeczy, których Wam jeszcze tak naprawdę nie pokazywałam, ale wkrótce będę tam dalej robić te swoje porządki. Ostatnimi czasy nocami zamiast szyć to właśnie porządkuję sobie wszystko, przestawiam i tak jakby rozpakowuje, można powiedzieć, więc myślę, że kolejne jakieś perełki też pojawią się w jakichś takich holach lumpeksowych, czy też wyprzedażowych. No i jeszcze mam taką sukienkę, słuchajcie, która jest przepiękna i ona jest w kolorze takim bordowo-brązowym, bym powiedziała. Tutaj mamy zamek. Ja oczywiście, ona jest na mnie za duża i gdyby nie miała tutaj tego zamka, nie chce mi się po prostu od nowa wstawiać zamek i jej zwężać, bo wiem, że to jest dla mnie jeszcze taka sprawa, której się uczę, więc nie robię tego szybko. Mogłabym ją zwęzić sobie tutaj tyłem, ale no szkoda mi tutaj, bo może to nie wyjść za dobrze, a jest naprawdę bardzo ładna, dużo ozdób świecących, jest śliczna ta sukienka. Ubierając ją pod jakiś płaszcz, zakładając na przykład koszulę pod spodem, można sobie stworzyć bardzo fajną stylizację. No i tę sukienkę Wam naprawdę polecam, bo jest bardzo, bardzo elegancka, jest w stanie idealnym, jest po prostu śliczna. Teraz taka sukienka, która z przodu ma wzór, a z tyłu jest taka gładka, kobaltowa, bardzo ładna i słuchajcie, ona nie jest za bardzo taka rozciągliwa, troszeczkę tylko się rozciąga i ona jest na mnie w biuście troszeczkę za ciasna i ja nie będę w niej chodzić, dlatego że źle się czuję, a bez stanika nie chcę mi się jej zakładać, także może dla kogoś będzie odpowiednia, naprawdę jest szczuplutka, ja ją założyłam, ale w tym biuście jest jednak trochę przeciasna. Szkoda, bo ma wzór ciekawy i też bym ją z chęcią tutaj do swoich stylizacji przemyciła, nawet pod jakąś marynarkę bym ją skróciła, czy też jakiś taki zestaw z nią bym tworzyła. Ona zastąpiłaby mi taką basicową rzecz, po prostu basicową sukienkę, coś bym tutaj z nią wyczarowała. No ale tutaj ten jednak biust nie mieści się za bardzo, chociaż w czymś jednym, nie?
wezmę od razu tak dwie te koszule, te bluzki, bo jakoś tak mam wieszak dzisiaj odsunięty i ciężko mi się po to schylać. Pierwsza to jest coś takiego, jest prześliczna, marka Lipsy London i to jest też taka bluzka, bym powiedziała, jeśli chodzi o rozmiar, uniwersalna. Ona jest słodka, słuchajcie, prześliczna, mamy takie rękawy i tutaj jest gumka i na dole ona fajnie się dopasowuje do sylwetki, jest w kwiaty, taka delikatna, nie jest to taka lekko mgiełkowa, jak ja to nazywam, ale nie prześwituje. Dekolt dość głęboki, ale zabezpieczony taką haftką. Polecam Wam ją, bo jest naprawdę śliczna i jest taka zwiewna, można powiedzieć, taka zwiewna i fajnie się na ciele zachowuje. I druga śliczna, bluzka, koszula, bluzka, to nie koszula, to jest coś takiego. Pięknie wyglądają te kwiaty w tych kolorach, naprawdę ślicznie się to ze sobą tak do siebie pasuje. I co ciekawe, to jest dużo takich szczegółów, guziczki z jednej i z drugiej strony. Jeśli chodzi o rękawy, to one są zakończone gumką, bardzo wygodna rzecz. Z przodu mamy taką wstążkę, którą sobie można związać i dzięki temu wyregulować talię. A ogólnie to jej rozmiar to 12. Więc ja sobie tak ją wyregulowałam, dopasowałam, że ona jest na mnie po prostu dobra. No i to jest naprawdę bardzo ładna rzecz. I to jest z tych takich mgiełkowych bluzek. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.